Witam, witam i dzień dobry. Przyszedł czas na kolejny odcinek finalistów, którzy nie zasłużyli. Poprzedni odcinek to był sezon numer 4 i druga obsada. Więc dzisiaj będzie obsada numer 3. Tak więc zapraszam do oglądania. Sean oraz Sky. Ciężki wybór. Z jednej strony mamy lekkoatletyczną dziewczynę z mega wysportowaną sylwetką oraz urodą niczego sobie. Z drugiej strony mamy chłopaka, który wszędzie, dosłownie wszędzie widzi zombie, nawet w twoim domu. Autentycznie, nawet w twoim domu jest w stanie znaleźć zombie. Biegających, próbujących wyżreć twój mózg. Tak więc uważaj lepiej na tych zombiaków. Ciężki wybór, naprawdę. No ale w mojej opinii, patrząc na tę dwójkę, to mimo że lubię Shona, to tutaj niestety, ale w mojej opinii nie do końca on zasłużył na to, by być w finale mimo co. Tak na dobrą sprawę to może nie radził sobie jakoś super źle, ale też najlepiej nie było. W głównej mierze mam wrażenie, że chłop przechodził te wyzwania z litości, że Chris jakby chciał go przepuszczać dalej, mimo że, nie wiem, widział w nim totalną łamagę i pokrakę. No dobra, zaimponował mu, jeżeli chodzi o pierdzenie pachą, no ale tak szczerze mi się wydaje, że on tak z litości przechodził już te wyzwania. No plus oczywiście drużyna Shona, że nie wyjebali go w podskokach jak najszybciej się tylko dało. Oczywiście nie życzę mu tego, ale no czasami jak oglądałem sobie Wyspę Pakitew, to odnosiłem takie wrażenie, że w niektórych momentach przechodził te wyzwania z litości. Może nie we wszystkich, ale w niektórych. Bardziej sprecyzuję swoją myśl. Z kolei Sky też nie do końca mi pasuje w tym finale, bo pomimo zdolności lekkoatletycznych, to w mojej opinii ona raczej wyznaje zasadę po trupach do celu. Patrząc jak jeszcze potraktowała Dave'a i go ośmieszyła przed dziesiątkami widzów, to tak, ona również nie zasłużyła. Co zdarza się po raz pierwszy w tej serii? A zatem, skoro żadne z nich nie zasłużyło na ten finał, no to kto zasłużył? Cóż, może to i być głupie, ale z chęcią zobaczyłbym finał Jasmine kontra Amy. Dlaczego? Już objaśniam. Po prostu uważam, że Jasmine została niesprawiedliwie potraktowana przez Wyspę Pakitew, a mówiąc niesprawiedliwie, mam na myśli bardzo niesprawiedliwie. Jest sprytna oraz ma różne zdolności strategiczne, które pozwalają jej dojść nawet daleko, co czyni ją dobrym strategiem. Z kolei Amy, dlatego że na chwilę obecną jest to idealny jej przeciwnik, w końcu Jasmine mogłaby w pewien sposób zmierzyć się z Amy i nauczyć ją pokory po tym, jak znęcała się nad Sami lub Sami. Na dziś to tyle. Dajcie znać odnośnie odcinka, czy wam się podobał oraz wasze spostrzeżenia na temat tego odcinka. Nowe osoby zapraszamy do subskrypcji kanału z obowiązkowym dzwoneczkiem i to by było na tyle. Na razie i cześć!